Rurku, jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz? To jest taka komedia, to jest po prostu dzieci w piaskownicy. A nie, w którą stronę wylecicie? Bo nie mamy nic, nie mamy pieniędzy, powtarzam, nie ma... Mają tygrysy królewskie! Jesteśmy w Rosji, to jest możliwe! To nie są nasi ludzie! To niemieccy komandosi w naszych mundurach! Ile? 4, 3, 2, 1, nie! 1! I my spotykamy się jutro przy kościuteńkim, jak niemal codziennie, stole. Zapraszam, życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. A więc kolejne przygody w Rus. Witajcie bardzo serdecznie. Ostatnio skończyliśmy sobie zabawa wchowanego z włoskimi jakimiś tam upośledzonymi siłami. Były pierwsze problemy się tak naprawdę zaczynają pojawiać, zwłaszcza jeśli chcemy wykonywać misje dodatkowe właśnie, że faktycznie trzeba grać trochę ostrożniej. No tam się na to złapałem, zobaczmy co będzie dalej. Może wreszcie Prometeusza coś będzie rozwinięte, bo to mnie najbardziej ciekawi. Kim jest Prometeusz? Na pewno będzie jakaś głupota, nie wiem, moja mama, moja babcia czy coś Andrew, takiego. Proszę o raport sytuacyjny. Andrew. O. Szkopy wycofują część jednostek, by wzmocnić centrum linii. Dostaniemy jakieś posiłki? Niestety, Wetherby wciąż ma monopol na dostawy. Nie, Wetherby, ty gnoju. Ale pomoże nam francuska grupa dowodzenia. O. Gdzie się znajduje? Po prawej. Wygląda na to, że gdzieś w tamtym kierunku. Jakim? Czyli musimy tylko wykończyć Włochów. Zacznę od czołgów zagrażających tyłom. Oni jeszcze nie skończyli, Sheridan. Nie pozwolą nam założyć bazy bez walki. Baza broni przeciwpancernej już działa. Możemy wystawić niszczyciele czołgów. Nowa jednostka, nowy rodzaj jednostki tak naprawdę, niszczyciele czołgów. Doskonałe wieści. Przygotujmy jeden z nich. Zobaczymy, jak poradzi sobie z włoskimi czołgami. Jeden? Dawaj cztery od razu. No, cztery niszczyciele. Ile? Drogie chyba są, nie? Patrzcie, Wolverine, jest. Wreszcie, Logan. 3 na 5, mogło być lepiej, ale nie jest źle. Na pewno poradzimy sobie tak jak trzeba. Dobra, czyli tu nas dalej osłaniają Brytole. Tutaj nie wiem co to stoi, jakieś gówno. I można byłoby się tak naprawdę batrę przemieścić do przodu. Bardzo ładnie. Widzieliście zasięg ich działa? Prawdziwe cudo. Nie widziałem, ale zaraz pewnie zobaczę, bo nie muszę kolejne tego widzieć, bo wiem, czołgi zbliżają się do naszej bazy. Niszczyciele są zajebiste. Są mi rosomaki. Dobra, weźmiemy jednego na tą flankę, drugiego na tą flankę. Pole będzie oczywiście. Jednostek dalekiego rażenia, takich jak Wolverine, można zwiększyć poprzez rozmieszczenie oddziałów zwiadowczych. Wolverine, słyszeliście? Tak się czyta, wieśniaki. Niszczyciele czołgów potrzebują, no właśnie, to jest jedna z tych właśnie mechanik, że jednak te takie super mocne jednostki najczęściej mogą być jeszcze bardziej super, jeśli damy im zasięg. Ogniem. Czysta ależ. Poezja. Co? Otrzymuje doniesienia o ruchach wrogiej piechoty. Nie pozwólcie piechocie podejść. Nie mogą użyć swoich wyrzutni przeciw naszym niszczycielom czołgów. To prawda. Niszczyciele czołgów są kompletnie bezbronne przeciwko piechocie najczęściej, nie? Bo pewnie są jakieś wyjątki. Niszczyciele czołgów, no nie mogą. No. Ani a, do budynków też nie potrafią. Gdzie są Polacy? Zaraz będą. Na pewno będzie bitwa o Monte Cassino. Mam nadzieję, że posteruję Polakami. No, to jest włoskie tarło. To jest jajo. Dobra, i ostatnia kolumna. Legionary Taglimanento. Jakieś tam rozwalimy. To był Fuchs. Zawsze pamiętajcie o osłonie piechoty dla naszych niszczycieli czołgów. To był Fuchs. Stary. Zbliżają się czołgi. Wyślijcie niszczyciele czołgów, by je powstrzymać. Dobra, tutaj trochę dużo tego jedzie. Ale to leciutkie gnoje. Musimy ich tu przede wszystkim zmasakrować, żebym już miał bezpieczną tą flankę i wtedy możemy jechać na lewą. Użyjmy coś. Szpieg? Nie, szpiega nie. Nasłuch transmisji, jeszcze 15 zł kosztuje taki niszczyciel. Drogi interes. Oczywiście też pancerz papierowy mają, nie? No, dawaj do przodu. I tu mamy bezpiecznie, ta flanka już raczej nic nas tu nie zje. Co to w ogóle za cień jakiś atakuje, widzicie to? Oddział nieprzyjaciela został zniszczony. Dziwne. A po lewej na szczęście też atakują jak w Power Rangers, takie to są te zasady dżentelmeństwa, nie? Że nigdy nie rzucają się całą grupą, tylko na spokojnie po kolei. Mm.
Z lasu nie zestoją po prostu. To jest nasza ziemia, nigdy jej nie... Nie oddamy. Dobra, zbieramy 40 zł na skład zaopatrzenia. Chłopaki idą w tę stronę. A co to jest? Coś nowego. Jakieś działo samobieżne, czy nawet nie wiem jak to nazwać. Widzowie, co to jest? Armata di gówno, czy co? Armata della Cuppa pewnie jakieś. O nie, uwaga. Ruszajcie piechotą do przodu, nie możemy go stracić. Nie. No szkoda, szkoda. Codziennie płaczę nad nim, będę pomodlę się za niego i świeczkę mu zapalę. A to jest jakiś niszczyciel czołgów. Włoski Tank Destroyer. No właśnie takie, nigdy nie widziałem takiego modelu jakiegoś, kurde. Chyba, że w World of Tanks może, że on jest, zobaczcie, odsłonięty tutaj tak jakby. Ciekawy złom. Cel zneutralizowany. Ja też tak mówię w kochu. Wybornie! Niszczyciele czołgów będą się Włochom śnić po nocach. Jaka podnieta. Włosi są zgrupowani po drugiej stronie rzeki. No, jeden pancerza. Wciąż mają Semovente 9053. To nowoczesny niszczyciel czołgów. Myślą, że nie odważymy się na przeprawę. Osobiście chciałbym pokazać im, jak bardzo się mylą. A wy, pułkowniku? Strzeżcie się go. Użyjcie zwiadowców albo szpiegów, by zniszczyć go, zanim nas spostrzeże. Jakieś umocnienie. Dobra, dacie mi tą kamerę? Dobra. Piechota, no, piechota. Taki to niszczyciel. To jest właśnie włoska taktyka. Zostawić jeden super nowoczesny niszczyciel czołgów i na pastwę losu piechoty go rzucić, nie? O, jeszcze będę mógł dwa składy zrobić, to już będę tak bogaty. Coś jeszcze możemy zająć? Nie, tu wszędzie już czysto. Dobra, jednego na pewno damy tu. Drugiego gdzieś bez tu. Bez zwiadowców marnujemy zasięg naszych wolverinów oraz narażamy je na zasadzki. Ten to zawsze musi obniżyć morale. Kojarzy ten niszczyciel, ale mardził Francuzów w Wocie. A no, 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 też coś takiego, coś mi się kojarzy. Też tak mogło być. I nawet trzeciego. No, zwiadu... O, dzięki. Zwiadu nigdy za mało, prawda? Dobre wieści, sir. Przysyłają nam kompanię czołgów Lee. Dzięki. Jakieś zadania? Jedno zadanie dodatkowe, ale nie wiemy jeszcze o nim. Tutaj ktoś próbuje walczyć w górach. Jak ten Weatherby? Wolveriny mają dużą siłę ognia, ale są delikatne. Muszą być osłaniane przez czołgi. Nasze Lee będą idealne. Nasze Lee będą idealne. Tutaj poleciało trochę ASMR. Dobra, dajmy jakieś nowe może te, bo ja nie używam aż tak bardzo tych czarów, a one są przydatne całkiem. Natychmiast odszyfrujemy ich transmisję. Tutaj totalne zasadzki. Jeszcze jeden magazyn poprawy. Jeszcze coś poprawy jest? Nie, ten już jest zajęty, jeśli ten. Ma niebieską obramówkę, czyli jest mój, jest zajęty. Tu, mamy tu doniesienia i tu. O trzech włoskich bazach. Nie widzę już żadnego innego magazynu. Pułkowniku, jeśli zdołacie je zneutralizować albo zająć, to znacznie ich osłabi. Wysyłają bombowce na nasze oddziały. Jak to bombowce? Usuń żołnierzy z pola widzenia, by nie byli łatwym celem. Może się przemieścimy, co? O kurwa, lecą bomby. No cóż. Dobrze, że to chociaż Jeep przeżył jakimś cudem. I to tylko był jeden bombowiec. Ale to jest fajne combo. Lee będą niszczyć wszystko, co jest piechotą, a znowu niszczyciele wszystko, co jest tym. To jest dobre, to jest dobre. P-40 to powinno być najgroźniejsza włoska jednostka, można by ją porównać do Shermana. Szkoda, że nie mogę też budować nowych jednostek. Znaczy nowych, no takie wiecie, czołgów chociażby zwyczajnych. To jest masakra. Weźmy jeszcze z dwa, albo nawet francuskie trzy. Oddziały pod dowództwem Leduka nawiązały kontakt. Będą tu lada chwila. Francuzi idą na pomoc. Dobra, i co ja mam zrobić w ogóle? Przejmij bazy polowe, czyli to i to. Próbujemy. Dobra, zbliżcie się.
Tu mi chyba do dołu nic nie wiedzie. A ci brytole, na razie mnie najbardziej denerwują z tego wszystkiego. Oni po prostu stoją, nic nie robią. Naprawdę irytujące gnoje. A i tu jest jeszcze baza. Przynajmniej bazy. A to jest artylerii chyba, nie? Baza czołgów! Gdyby udało się zająć bazę czołgów. O kurde. To byłoby świetne. Czyli musimy się kierować w dół tak naprawdę. Rozkazy jeszcze mamy dosyć długo. Ale i tak można, żeby karcioszki się nie marnowały. O, żeby tu nas nie złapali, tylko aj, o, o, aj, aj, o, o. Oj, oj, oj. Nasza jednostka została zniszczona. Została zniszczona niestety. Dawaj do przodu. Nikt nie przeżył. Trzeba będzie, kurde, tymi. Naszą grupą bojową. Na hot na nie. Oddział rozbity. To fajna historia. Dobra, jedziemy w dół. I ci Francuzi, wy coś robicie w ogóle? Czołg lekki, po co mi taki złom? Ha. Z dołu jadą. A tutaj mamy czołgi. No, nie przebijemy się tędy w tędy. Musimy od dołu. Nie ma co tędy iść, bo mają za dużo główien. A pewnie mają też nie mają wykrywających. Uwaga! Włoskie czołgi jadą w kierunku Vitulacio. Vitulacio, nie. Musimy chronić południową flankę. Sztab zapewnił nam nowy portę. Kurde, czemu to jest takie szybkie, te jednostki? Sheridan, możemy teraz szkolić działa Pepans w naszej bazie. Zastawmy parę zasadzek w lasach. Działa Pepans rozmieszczone w lesie mogą przygotować zasadzkę. Wy chyba nie przeżyjecie, nikt stąd nie przeżyje, nikt tego nie przeżyje. Jezu, ten jak długo obraca lufę. Jeden z naszych oddziałów został zniszczony. No widzicie, to coraz trudniejsze się robią te misje. Tak wróg jakby faktycznie, tak jak gra się nazywa, coraz bardziej używa różnych zasadzek i tak ten. O co to, bombowiec wiecie? A coś tam z duchu. No i wielcy Francuzi. Zamiast mi pomóc, bo Francuzi oczywiście lecą w kulki. Za sztuka cyfus. Kurde, no ale wy rozwalicie te czołgi, czy nie? Widzicie, znowu się zaczyna to samo. Że te jednostki moje są zbyt upośledzone, nic nie potrafią. Rozwalają mi tam ciężaróweczki, do sztabu nie mogą wjechać. Teraz dopiero ich ścignęli. Ale tu jest wolne. Dawaj ty, zajmij mi to, a wy podjedziecie tutaj, żeby już nic, co się wyprodukuje, i tak nam nie zagroziło. A tu można dalej czekać. Będziemy mieć te działa Pepans. Na górze powinno być bezpiecznie. Więcej piechoty potrzebuje. Barak na NATO środków. To weź poproś Unię albo coś. Unia. O, zwal sekunia. Tyle się nadaje właśnie ci alianci i wielkie boga. Aha, tylko zaraz, bo tu nie mam zwiadu. Jak tam coś mi znowu wyskoczy, będzie taki przypał. No, zaskoczenie. Wyciągać faję. Tak jest, dobra. Pała wleciała do dupy, powtarzam, pała jest w dupie. Działo Pepans, dawaj do lasu. Chyba nie, chyba jest czysto. Można podjechać tak na pełnej. A ty schowaj się tu. A że jako to jest, że baza czołgu. O, Francuzi! Tu, nie, jaka Marsylianka, śpiewajcie ze mną. Jak się śpiewa Marsyliankę? Ktoś na czacie zanuć, to może mi się przypomni. Jak to było? Może to działo, może nie aż tak ten. Albo hymn francuski. Tan, 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 tan. Jedna baza mniej. Świetne wieści. Wreszcie możemy wystawiać czołgi. Cudownie. Cieszę się jak nie wiem co. Jakie czołgi. Kurde, stary. Ty ten złom nazywasz czołgiem? Leciał tak, ta. Może no, coś może tak, może to prawda. Brzy z las strzelają, ale cheaterzy. Szybko piosenkę cebulą. Jezu, Francuzi, oni naprawdę słyszą, to jest taki piękny widok. Wreszcie Francuzi w grach się do czegoś przydali. O!
Aha, by mi rozpierdolili, bo piechota jakimś cudem się przebiła. Nie mogę budynku tego zbudować, więc musimy tylko i wyłącznie kontrpiechotą to zadziałać. Wbili się ci... Jak oni pokonali moją zasadzkę w lesie? To jest pytanie number uno. To Włosi. Nie warto nawet o tym myśleć. Co tam się odwala w tym włoskim pie... Tu bombowiec na mnie leci. To nie był najmądrzejszy plan, gościu, zbombardować mi tego, ale okej. Uszanuję twoją decyzję. Nie, Francuzi dostają po dupie. O Boże, kiedy jest... Potrzebujemy czołgów do niszczenia tych gniazd KM-ów. Gniazda KM-ów, co? Tutaj są. No to czołgi Lee, albo te lekkie powinny je rozwalić. Youngster coming. No, winter is coming. Można jakiś może cheat użyć. Wykrywanko. Rozkazy. Dobra, załatwiliście ich czy nie? Nie, jeszcze nie. Ale tu jest 12 typa. A już tego już nic nie powinno przeżyć. Ci Francuzi. Jak ja kocham Francuzów. Ale już nie mają żadnych sił. Tutaj zajmiemy ten domek, będziemy mogli stąd piechotę przyzywać. Więc to już powinien być koń. Nie, on się w lesie zaraz ukryje, stary. Nie rób mi tego, proszę cię, zostaw już. To, jak to? Naukowcy wroga rozpoczęli pracę nad nowym projektem? To chyba nie wróży nic dobrego. Jeszcze jadą z tamtej. Dobra, tu załatwieni. Możemy wreszcie wejść do lasu na spokojnie. Wspaniale! Dwie bazy zlikwidowane. Została jedna. Dwie bazy roztegowane. Rozwal te bunkry, rozwal. Jaki to ma zasięg? No, taki całkiem. Co to jest? Niszczyciel? Zaraz. Niszczyciel kontra niszczyciel. Człowiek kontra maszyna. Enemy in range, engage. Brygada lekarza. Joanny Dark. Brygada to jest po prostu. Brygada bagiet. Bagieta croissant. Brygada croissanta. To byłby świetny. Dobra, zostawimy kilka niszczycieli. Jakby coś tu przyjechało, to ich rozwalimy. I właśnie, mamy dużo tych zwiadowczych samochodzików. Dawaj, gdzieś ich tu podprowadź. Rozpoczęto rekrutację. Charleston Delog. Aha, i Francuzi się zatrzymali. No to właśnie, to tyle można liczyć na pomoc francuską. O nie, lecą znowu chłopaki. Lecą. No chyba na moje czołgi. No zajmij to. O, gratulacje, pułkowniku. Dobra robota. Dobra robota, super, cieszę się. Jak oni mi dadzą bombowce, ale to będzie rzeźnia, widzowie. Wyobrażacie sobie mnie z bombowcami? Ja tak. I to wyobrażam sobie rzeźnię. Przekrocz, aha, przekrocz po prostu ten, nie? No to przekraczamy, no jedziemy. Ciekawe, czy to będzie koniec misji, czy jeszcze każą mi tutaj zaatakować. Ciekawe, co to jest, zobaczmy. Dużo Carro di Armato. Kiedy Shermany przyjadą, no nie chcą mi dać tych Shermanów, no nie chcą dać, no. Widzicie, jakie to są gnoje. Dzięki wam są teraz na naszej łasce. Pozostaje tylko ich dobić. Zlikwidujcie szybko ich sztab. To odciąży Weatherby'ego i uratuje wielu jego ludzi. Tam już nie ma czego ratować. Weatherby wszystkich załatwił, wszystkich swoich impostor. Gdzie klasztor będzie? Prawdopodobnie będzie. Znaczy, zakładam, że będzie, nie? To jednak tak było historyczne, ważna rzecz. Tak mi się wydaje, dla Włoch. Tutaj, dla kampanii włoskiej, więc wydaje mi się, że powinien być klasztor. Co o tym myślicie? Pułkowniku, wróg przygotowuje duże kontrnatarcie. Będzie klasztor? A czy najważniejsze, czy będą Polacy? No właśnie. Uuu, olu, bombowce lecą. W ogóle, może tu widać gdzieś ten klasztor? Nie, raczej nie. Nie wiem czemu. O, atrapy, aha. To były atrapy. Nie są głupi ci Włosi. Pomiędzy atrapami ukrywają silne jednostki.
Między atrapami są prawdziwe czołgi, nie. Kto by się spodziewał. Tutaj to już w ogóle. Teoria to historyczne dywizje włoskie. No to dobrze, to kibicujemy tam Włochom, żeby tylko jak najlepiej mi się powodziło, ale ja chyba biorę całą moją brygadę i po prostu ruszam do przodu, nie? Nawet nie ma co tutaj zwlekać. Mam tyle tych jednostek, mogę totalnie 9 czołgów lekkich. I ruszamy naprzód. A jeszcze nie odkryli przed nami artylerii, ani jednostek latających, więc mówię, to duża część gry jeszcze przed nami będzie odkryta. Zwróćcie uwagę na nasze składy, Sheridan. Zaopatrzenie to podstawa, a naczelne dowództwo pomoże nam tylko trzykrotnie. Co? Jak to naczelne dowództwo pomoże nam tylko trzykrotnie? O co tu chodzi? A, bo się skończyły składy. No dobra, ale te se zajmiemy na nowo. Ale że o co chodzi, że pomoże trzykrotnie? Pierwsze słyszę, nigdy nie ma takiej mechaniki na multi, więc nie mam pojęcia. O co tu może chodzić? Dobra, tu są te KM-y, nie? Więc tam raczej piechotą nie podejdziemy. Portal przestał działać, a my możemy sobie wybrać to. Ciszę radiową i podjeżdżamy teraz na pełny. Cisza radiowa, powtarzam. Cisza radiowa. Pułkowniku, zbliżają się wrogie niszczyciele czołgów. Ktoś to gra na multi? Nie. Znaczy bardziej mi chodziło takie, że nie kampanijnie. O, może coś takiego. Teraz to nie, ale na premierę myślę, że ktoś tam mógł grać. Ktoś był na tyle dziwny, że w to grał. Może, że 3 złote dadzą, to byłoby świetne. Pomoc ze sztabu, 3 złote, łap. Masz tam, nażyj się. No, Francuzi są normalnie lepsi od Noriko. Noriko, Eterbi. Dobra, wpadamy na pełnej, oni już nie mają nic. Niczym nie mogą nam zagrozić. O, tu jeszcze ta moja kolumna 9 czołgów lekkich jedzie. Kurde, szkoda, że wy nie potraficie rozwalić tego. No, ten niszczyciel. Nareszcie, pora by sprawy zaczęły się dobrze układać. Pułkowniku, niemiecka Kampfgruppe. Cholerne cwaniaki zachowały ciszę radiową. Mieliśmy rację. Szkopy trzymały oddziały w rezerwie. Sheridan, Niemcy używają artylerii, ale jeśli nas nie widzą, nie mogą do nas strzelać. Ale wjechali Kampfgruppe z artylerią z lewej strony. Wszyscy zostali rozpykani w kilka chwil. O matko, o Boże. Co to za bzdura jest? Dobra, rozwalcie wszystkie budynki. A tego nawet nie trzeba zajmować, nie? Można, ale nie trzeba. O, baza czołgów. Sztab, albo dobra, sztab sobie zajmiemy. Dawaj tam ludzika. To niezła Kampfgruppe wjechała z lewej strony. Oni byli bardzo specjalni. O, lotnisko mają, ty, można zająć lotnisko? Nie da się. A pewnie nawet się nie da wejść, ta czerwony sektor. A, tu bunkier jest jakiś, co? Rozwalcie go. A tutaj po prawej chyba byli moi koledzy. Nie, tu są moi koledzy, ale chyba tu też byli. Dobra, wykonane, ta, wszystkie dodatkowe są. I to koniec? Imponujące zwycięstwo, pułkowniku. Rzekłbym, że warte medalu i awansu. Awans. To ten baran wszystko spieprzył. Byle tylko trochę czasu i małe wsparcie. Dowództwo widzi to inaczej, Charles. Mieliśmy wielkie straty i ani jednego sukcesu. Ale wsiadła na mnie cała szkopska armia, a ich straty? Prawie ich miałem. Cofnęli się może ze 2 kilometry i wciąż trzymają sektor. Teraz dowództwo wschodniej flanki dostał ten przygłup. Cóż, pogonił ich dobre 100 kilometrów. Trzeba mi tylko trochę więcej czasu, Kate. Potrzebne mi teraz twoje wsparcie. No w łóżku chyba. Nie, dajcie spokój. Błagam, zapraszam, błagam. Charles, ja też mam swoje rozkazy. No. Zaufał pewnej kobiecie i teraz co? Wyjeżdżasz? To chyba dzień złych wieści, skarbie. Przenoszą mnie bliżej frontu.
Został na lodzie sam. Kurde, Weatherby, nie, no niestety, Nariko w tej grze, czyli jakiś tam dowódca Weatherby został zdegradowany za te jego taktyki, tam puścić wszystko na pałę i blobować. No ale jest, awantura o Basię, czyli Basia, Asia, Basia, och, ach, och, jest już przetagowana. Ciekawe co dalej, czy to koniec włoski? Nie, no chyba jeszcze nie. Ciekawe czy pokażą to Monte Cassino, no ale o tym przekonamy się już pewnie w następnych odcinkach. Dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!